Po raz pierwszy widzimy się na nowym kanale, można by powiedzieć, że w pełni na swoim. Jest to na pewno uczucie świeżości. Żebyście i wy je poczuli, podaję kilka wstępnych informacji na temat projektu Rozskakani. Zacznijmy od częstotliwości filmów. Wraz z Bartkiem wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu bombardować was materiałami. 2, 3, 4 na miesiąc spokojnie wystarczą. Lepiej skupić się na jakości niż na ilości. Druga kwestia. Co na tym kanale właściwie będzie? Oprócz znanych wam już absurdalnych czy legendarnych konkursów, będą materiały historyczne, w sumie niesklasyfikowane, tylko to, co nam wpadnie do głowy. Seria Zwięzła Trójka, gdzie będziemy opowiadać o pierwszym występie, pierwszym podium i pierwszym zwycięstwie danego zawodnika, rzucając przy okazji jakimiś ciekawostkami. Będzie co nieco o legendach skoków narciarskich w formie filmów biograficznych, od nowego sezonu ruszą też podsumowania bieżących konkursów. Postaramy się także pożonglować jakimiś fajnymi statystykami. Ten kanał to pełna swoboda twórcza, bez niepotrzebnego i usilnego trzymania się narzuconych samemu sobie zasad. Po prostu o skokach, z pasji, dla pasjonatów. Sprawa trzecia. Kto poza Wiktorem i Bartkiem? Okazjonalnie w odcinkach pojawią się gości, kilka osób jest już dogadane. To tyle z formalności. Po dżinglu przechodzę do treści zasadniczej. Powiem jeszcze tylko witam, z tej strony Wiktor z ekipy Rozskakanych i zapraszam na materiał. Zawody Pucharu Świata w Zakopanem przez wielu nazywane są świętem skoków narciarskich. To nic dziwnego, w końcu gromadzi się tam spora ilość sympatyków tej dyscypliny, chętna do głośnego kibicowania. Wystarczy spojrzeć na pierwszy weekend na Wielkiej Krokwi w okresie Małyszomanii, czyli pamiętny 2002 rok, kiedy to ludzie wspinali się na drzewa, aby tylko zobaczyć konkurs z bliska. Początkowo był wprawdzie problem z ciepłym przyjęciem konkurentów Orła z Wisły. 99, czyli tak jak w pierwszej serii, Hanawald, a później tylko Adam Małysz. Ale z czasem się to unormowało i zawodnicy po dziś dzień bardzo chwalą sobie rywalizację w stolicy Tatr. Bywały jednak lata, kiedy to świętowanie z przyczyn niezależnych od skoczków czy trenerów musiało zostać zamienione na ciszę i szacunek. O tym będzie dzisiejszy odcinek. Zakopanego, żałobna trylogia. Rok 2006, końcówka stycznia. Po niezbyt udanych dla Adama Małysza i spółki Mistrzostwach Świata w lotach na Kulm, czołowi kadrowicze odpuszczają weekend Pucharu Świata w Sapporo, tydzień po zmaganiach na austriackim Mamucie. Czas ten przeznaczają na odbudowę formy w niemieckim Ruhpolding, a następnie w Zakopanem, aby jak najlepiej zaprezentować się polskim kibicom na zmaganiach najwyższej rangi, które odbędą się właśnie na Wielkiej Krokwi. Dwa konkursy indywidualne zaplanowane na 28 i 29 stycznia. Wspomniany już Małysz przeżywał jeden z najgorszych okresów w swojej karierze po 2001 roku. Trener Heinz Kutin wycofał go z austriackiej części turnieju czterech skoczni, a podczas lotów na Kulm wylądował na 20 miejscu, nie będąc nawet najlepszym z Polaków. Przebił go uplasowany oczko wyżej Robert Mateja. O kryształowej kuli czy podium Pucharu Świata nie było już mowy. Prowadzący Jakub Janda był już dla Orła z Wisły nieosiągalny po wspaniałych występach w pierwszej części sezonu. Liczyło się Zakopane dla podbudowania psychiki oraz Igrzyska Olimpijskie w Turynie, do których czas tykał coraz odważniej. Piątkowe dwa pierwsze treningi to decyzja. Czołowi Polacy nie wystartują, wystąpi krajówka. Dopiero w trzecim kibice mogli zobaczyć w akcji Małysza, Mateję czy Stocha. Z dobrym skutkiem. Dwóch wspomnianych przeze mnie zawodników zajęło ex aequo trzecie miejsce. Ich nazwiska zaczynają się na M. Kwalifikacje to święto. Sztuczne oświetlenie, głośny doping, 134 metry Adama Małysza dające trzecie miejsce. Rundę wygrał pokazujący swoją moc już na treningach Andras Koffler, notując 136 metrów. Mocni byli też Finowie. Drugi Matti Hautamäki, czwarty wicelider Pucharu Świata Janne Ahonen. Do konkursu weszło 7 Polaków. Start pierwszego z indywidualnych konkursów zaplanowano na godzinę 17. Dlaczego pokazuję ten fragment? To przebitka z sobotnich zawodów. Gdy na belce siedział Manuel Fettner, mieliśmy mniej więcej godzinę 17.15 dnia 28 stycznia 2006 roku. To właśnie wtedy w Katowicach doszło do tragedii. W hali międzynarodowych targów katowickich odbywała się ogólnopolska wystawa gołębi pocztowych, skupiająca gości z różnych zakątków Europy. Niestety, prawdopodobnie na skutek niedopracowanej konstrukcji oraz mniejszej niż przewidywano liczby elementów wzmacniających, na uczestników zawalił się dach. 65 osób zginęło, aż 170 zostało rannych. Niektórzy zdołali uciec z budynku, aby ochronić się przed najgorszym.
Polska agencja prasowa donosiła również, że na dachu zalegała spora warstwa śniegu i lodu, mogąca mieć wpływ na załamanie budynku. Informacja o tym katastrofalnym zajściu dotarła do Polaków w trakcie konkursu. Telewizja Polska na ekranie wyświetlała pasek informujący o tym, co się stało. Pod skocznią wciąż jednak było żywo. Doping, muzyka, a nawet fajerwerki wystrzelone po zawodach. Zapewne organizatorzy mieli już swoją koncepcję, której nie chcieli porzucać w trakcie zawodów, albo po prostu nie dowiedzieli się jeszcze o tragedii. Pierwsze miejsce padło łupem Mattiego Hautamäki, tuż za nim uplasował się Tami Kiuru, a podium uzupełnił Janne Ahonen. Mieliśmy więc fińską dominację, jeden z ostatnich tak wyraźnych akcentów tej nacji w historii skoków narciarskich. Pechowe czwarte miejsce zajął Adam Małysz z apetytem na więcej. Jednak czy na wielkiej krokwi dojdzie do tego więcej, nie było jeszcze jasne. Ówczesny prezydent, nieżyjący już Lech Kaczyński, miał w planach wprowadzenie żałoby narodowej. Zagrożone były również losy niedzielnego konkursu zaplanowanego na 13:45. Ostatecznie Andrzej Mikuła, wówczas rzecznik Polskiego Związku Narciarskiego, poinformował, że zmagania zostaną przerwane wraz z ogłoszeniem przez prezydenta żałoby. Oczywiście odbyły się one w bardziej stonowanej atmosferze niż dzień wcześniej. Nie było muzyki, kibice również uszanowali sytuację i pod skocznią stali w ciszy. Przed zawodami poświęcono minutę ofiarom katowickiej tragedii. W trakcie pierwszej serii Lech Kaczyński wygłosił orędzie, przerwano transmisję w Telewizji Polskiej i wyznaczono godzinę rozpoczęcia żałoby narodowej. 16. Konkurs więc mógł odbyć się w pełnym wymiarze dwuseryjnym. Adam Małysz zajął w nim gorsze niż dzień wcześniej 14 miejsce. Stwierdził, że w takich okolicznościach skakać jest o wiele ciężej. Wczoraj po konkursie wiedzieliśmy, co się stało. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, ile jest faktycznie ofiar jak do tej pory. Także jest to bardzo smutne i jest bardzo ciężko skakać z tym. Wiadomo, że zawodnicy z innych ekip może tak dochodzi to do nich, ale nie czują tego tak jak Polacy. Bo jednak Polacy mają coś takiego, że bardzo się solidaryzują i bardzo to przeżywają. Także widać to na dużej krokwie, że nie ma dzisiaj takiego dopingu, nie ma muzyki, jest cisza w zasadzie i podczas zapowiadania jest również bardzo, bardzo cicho zapowiadane. Także myślę, że jest to naprawdę tragedia narodowa, to co się stało. Warta odnotowania jest również wypowiedź Andreasa Kittela. Szwajcar powiedział, że to dobrze, iż konkurs się odbywa, bo dzięki temu można oddać szacunek ofiarom tej tragedii. Po prostu poprzez sport. Niedzielne zmagania wygrał ponownie Matti Hautamäki. Na podium po raz drugi stanął Janne Ahonen, tym razem na drugim jego stopniu, a na trzecią lokatę wskoczył Thomas Morgenstern, późniejszy złoty medalista olimpijski z Turynu. 2 lata później ponownie Adam Małysz przeżywa kryzys, jeszcze większy niż w roku 2006. Po niezłym turnieju czterech skoczni, aż 3 razy z rzędu nie wszedł do czołowej 30 zawodów, co było wówczas nie do pomyślenia. Wydawało się, że Wiślanin stopniowo wraca do formy, która pozwoli mu zajmować miejsce na podium, ale wszystko poszło w drugą stronę. Zagraniczni trenerzy wyrażali wsparcie, liczyli na to, że Małysz wróci do rywalizacji na najwyższym poziomie. A chyba najbardziej chciał tego Hannu Lepisto, którego pozycja trenera reprezentacji Polski była już wówczas poważnie zagrożona, nawet mimo bardzo dobrych występów Kamila Stocha na przestrzeni stycznia. Ale tradycyjnie, Zakopane mogło być miejscem ostatecznego odblokowania. Miejscem do wykorzystania faktu, że posiadacz czerwonego, nie żółtego, plastronu lidera Pucharu Świata, czyli Thomas Morgenstern, stopniowo przygasał. Nie wygrywał już konkursu za konkursem, jak miał to w zwyczaju przed turniejem czterech skoczni. Do szczytowej formy powracał Janne Ahonen. Topową dyspozycję trzymał również Gregor Schlierenzauer. Było ciekawie. Los jednak postanowił wpisać w tym okresie kolejną ponurą kartę do historii Polski. 23 stycznia 2008 roku, godzina 19:07. 19 oficerów i jeden podoficer Polskich Sił Powietrznych na pokładzie samolotu CASA C-295M. Gdy miało już dojść do bezpiecznego lądowania na lotnisku wojskowym w Mirosławcu, załoga za bardzo przechyliła samolot, przez co zderzył się z ziemią. Zmarli wszyscy obecni tam ludzie. 20. Dzień później Lech Kaczyński planował już wprowadzić w Polsce żałobę narodową, która mogła zagrozić zaplanowanym na 25 i 26 stycznia konkursom na Wielkiej Krokwi. Tak jak 2 lata wcześniej, zdecydowano jednak, że zawody się odbędą, ale przy braku oprawy muzycznej i artystycznej. Był to weekend Pucharu Świata, kiedy to po raz pierwszy w ramach pierwszej ligi rywalizowali niespełna 18-letni wówczas Dawid Kubacki oraz 13-letni Klemens Murańka. Mamy dziecko na rozbiegu Pucharu Świata i zobaczmy, dokąd pofrunie. No bardzo słabo, chyba nie doleciał do setnego metra, tak podejrzewam.
Myślę, że trochę ktoś przesadził, no ale chcieli za wszelką cenę pobić wszelkie rekordy, no to musieli wystawić 88,5 metra. Taki właśnie był występ, zdecydowanie za wczesny zresztą Klimka w kwalifikacjach. Do konkursu weszło 5 Polaków. Oprócz świetnie prezentującego się na treningach Adama Małysza, jeszcze Kamil Stoch, Stefan Hula, Marcin Bachleda i Łukasz Rutkowski. Rundę wygrał Jernej Damian, lądując na HS-ie Wielkiej Krokwi, czyli 134 metrach. Na konferencji prasowej przed konkursem Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, zadeklarował, że zmagania powinny się odbyć ze względu na tysiące kibiców obecnych pod skocznią. Kamil Stoch okazał wsparcie rodzinom zmarłych oficerów i zadeklarował, że Polacy dadzą z siebie wszystko. Piątkowe zawody rozpoczęły się od minuty ciszy ku pamięci ofiar tragedii w Mirosławcu. Na trybunach był obecny ówczesny selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Leo Benhaker. Orzeł z Wisły ukończył zawody na niezłym 11 miejscu, co było wyraźną poprawą względem wcześniejszych tygodni. Zapunktowali jeszcze 21 Kamil Stoch, który zajął tę pozycję ex aequo ze zwycięzcą kwalifikacji Jernejem Damianem, oraz 24 Stefan Hula, również dzieląc lokatę. W jego przypadku z trzecim w turnieju czterech skoczni tamtego sezonu Michaelem Neumayerem. Konkurs wygrał Gregor Schlierenzauer. Była to jego pierwsza z 5 wygranych w Zakopanem w karierze. Podium dzielił z drugim Andersem Jakobsenem i trzecim Tomasem Morgensternem, który w finale przeprowadził atak z 12 pozycji. Dzień później jednak zbytnio nie poskakano. Zaplanowany na godzinę 16 drugi konkurs przekładano z powodu silnego wiatru. Koniec końców się on jednak nie odbył. Został przełożony na niedzielę, godzina 13:45. Wtedy żałoby już nie było. Wrócił wielki doping pod Wielką Krokwią, muzyka, święto skoków. Jedynie pogoda była nie najlepsza, bo padał gęsty śnieg. W jednoseryjnych zawodach zwyciężył Anders Bardal, a tuż za podium stanął Adam Małysz. Dawało to optymizm na dalszą część sezonu. 13 stycznia 2019 roku. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, godzina 20. Prezydent miasta, Paweł Adamowicz, chwilę po swoim przemówieniu ginie z rąk Stefana W., który przez następne 30 sekund stał na scenie z nożem w ręku, krzycząc, że został do tego zmuszony. To człowiek wielokrotnie karany. Następnego dnia, po południu, niestety do mediów trafiła informacja o śmierci Adamowicza. Lekarze robili co mogli. Prezydent Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową na dni 18 i 19 stycznia, czyli część weekendu Pucharu Świata w Zakopanem. Dokładniej dzień kwalifikacji i konkursu drużynowego. Wyznaczono również dokładne godziny tego okresu zadumy. Od piątku godziny 17 do soboty godzina 19. Oficjalne treningi były zaplanowane na 16 w piątek. Co na to organizatorzy? Na pewno nie będzie tak, że zaczniemy grać, a o godzinie 17 w piątek nastąpi wyciszenie. Prowadzący całą imprezę, czyli Crowd Supporters, mają plan na to, by było godnie i z powagą. Wytłumaczył w rozmowie dla Onetu szef Komitetu Organizacyjnego Pucharu Świata w Zakopanem, Wojciech Gumny. I tak też było. Piątek i sobota to godne przeprowadzenie rywalizacji. Minuta ciszy poświęcona Pawłowi Adamowiczowi, brak muzyki, w skrócie to, co znamy już z 2006 i 2008 roku. Kwalifikacje padły łupem Johanna André Forfanga, który zanotował 138,5 metra. A najlepszym z Polaków był szósty Aleksander Zniszczoł. Jego rezultat było 10 metrów krótszy od zwycięzcy rundy. 3 metry bliżej od Olka wylądował 10 Dawid Kubacki, na 21 miejscu uplasował się Kamil Stoch. Drużynówka była pełna mieszanych emocji. Obok przytłaczającej, ale zrozumiałej ciszy, okazjonalnie ze stonowanymi piosenkami puszczanymi w przerwie, mieliśmy bardzo nieprzyjemny w skutkach upadek Dawida Ziegla, który skończył się kontuzją i wyeliminowaniem młodego Niemca z akcji na najbliższe półtora roku. Za to inny z Dawidów, czyli niezastąpiony Kubacki, ustanowił nowy rekord przebudowanej Wielkiej Krokwi, skacząc z drugiej serii 143,5 metra. Rywalizację teamów wygrali Niemcy o zaledwie 0,1 punktu przed Austrią, podium uzupełnili Polacy. Niedziela i konkurs indywidualny to już inna para kaloszy. Mimo klasycznej dla Zakopanego powracającej atmosfery z mocnym dopingiem, żaden z Polaków nie dał rady uplasować się w czołowej dziesiątce zawodów. Pierwsze miejsce zajął Stefan Kraft przed Robertem Johanssonem i Yukiją Sato. Najlepszym z naszych był 12 Dawid Kubacki. Drugi rok z rzędu Kamil Stoch nie awansował do czołowej 30 zakopiańskich zawodów. Cóż, po przebudowie coś się popsuło. To tyle w tym materiale udowadniającym, że organizatorzy konkursów na Wielkiej Krokwi świetnie radzą sobie z przeciwnościami losu od nich niezależnymi. Zapraszam do oceny filmu, łapkowania, komentowania i subskrybowania naszego kanału, bo rozskakaliśmy się na dobre. W kolejnym filmie usłyszycie Bartka. Peace.